Dotarłem w końcu na trening Tańca z Gwiazdami. Klub Dresiar wita was. Vanessa, Michał, cześć, dzień dobry. Zawsze marzyłam, żeby zagrać Dresiarę i mam. Jesteśmy. Jakbym wiedział, też bym wziął duo od Dresu, no ale góra się zgadza. No. Słuchajcie, kochani, półfinał, niezwykła sprawa. Jakie emocje w tym tygodniu, jak samopoczucie? Ja tak trochę nie, jeszcze nie dochodzi do mnie, że to już jest faktycznie półfinał. Więc to po pierwsze niedowierzanie. Raczej się nie spodziewaliśmy, że dotrzemy do aż tak dalekiego momentu tego programu, czyli znowu niedowierzanie. A trzy, myślę, że to jest tak, że też te emocje po tym niedzielnym odcinku dosyć długo schodzą i zarówno ta ekscytacja, jak i stres, więc zazwyczaj te pierwsze dni są takie w takim osłupieniu. No teraz gadamy, jest wtorek, więc dopiero co zderzyliśmy się z nowymi dwoma tańcami, naprawdę dwoma zupełnie nowymi, których nigdy się wcześniej nie uczyliśmy, więc to są takie, wiesz, zderzenie z lodowcem, Titanic. Jak mówiłaś, to Michał się uśmiechał. Wydaje mi się, że on się raczej spodziewał, że dojdzie ci do półfinału, bo ty dostałeś super materiał na tancerkę. Nie, w sensie, czy się spodziewałem, czy się nie spodziewałem. No materiał na... Mogę sobie przetrzymać. Dobra, to mu narzędzie mojej pracy, wiesz. Dobrze, dobrze. Długie takie. czy się spodziewałem, wiesz co? Nie wiem. Generalnie ten program jest bardzo nieprzewidywalny i jak widać, wszystko może się wydarzyć. I nawet tak jak teraz Filip Bobek, przecież zdobył 40 i były trzy pary tylko, które zdobyły 40 w poprzednim odcinku. My, Julia i właśnie Filip. No i oni odpadli, więc no jakby ta punktacja jury nie zawsze wystarczy. Więc jest to takie... No my się zawsze stresujemy na tej odpadance. No jest to ogromny stres. No, okropnie się cieszymy, że jesteśmy w tym półfinale. No, zostały nam przy dobrych wiatrach jeszcze dwa tygodnie tej przygody, która minęła po prostu jak pstryknięcie palcami. Patrzę na komentarze widzów, wiatry są raczej dobre, ale też tak jak myślałem o waszym udziale w tym programie, to oczywiście debiutujesz, Vanessa, ale ty, Michał, jakby powracasz do programu i traktowałeś to jako taki drugi debiut, że też w jakiś sposób się stresowałeś albo myślałeś, czy w ogóle jest ci to dzisiaj potrzebne? Powiem szczerze, że czułem się przy pierwszych odcinkach, jakbym debiutował, bo dla mnie wszystko było nowe. Było nowe studio, nowa produkcja. Tak naprawdę jest tylko jedna osoba z produkcji, którą znam z poprzedniej, więc czułem się troszeczkę jak taki świeżak. No. A ciebie, Vanessa, trzeba było bardzo namawiać? Tak. Namawiano mnie kilka lat, parę razy i zawsze odmawiałam. Ja myślę, że pokutuje tutaj takie moje podejście wyciągnięte z Akademii Teatralnej, też ze środowiska artystycznego, że rozrywka jest czymś, co trochę uwłacza aktorowi, aktorce. Mimo iż ja zawsze bardzo chciałam wziąć udział w tym programie, bo oglądałam go od dzieciństwa i kibicowałam i oglądałam za każdym razem. I tak samo jak dostałam propozycję do poprzedniej edycji i odmówiłam, oglądałam potem moich znajomych i mówię, kurde, ja zrezygnowałam z czegoś, co mi się marzyło za dzieciaka, tylko dlatego, że się boję, że ktoś tam mnie krzywo spojrzy lub powie, no teraz to już nie jesteś artystką. To chyba nie najlepiej dla mnie. Tak naprawdę nie powinnam się przejmować, czy ktoś o mnie pomyśli nie najlepiej, to ja muszę myśleć dobrze o sobie. I wtedy sobie powiedziałam, jak byłam na finale i wspieraliśmy Anitę Sokołowską razem z całą obsadą spektaklu, który wyreżyserowała, sobie pomyślałam, że jeśli ta propozycja jeszcze raz do mnie przyjmie, to obiecuję sobie, że przed 30 naprawdę ją rozważę na wszystkich polach i nie odrzucę tak jak zwykle z automatu. I faktycznie przyszła. Trzy osoby różne do mnie zadzwoniły z produkcji, bo dwa razy odmówiłam i dopiero ta trzecia jakoś mnie tak zaczęła namawiać. Mówię, kurde, no nie wiem, ale mam film zaplanowany na jesień, no to nie wiem. Dosłownie tydzień później się okazało, że film jest przesunięty w czasie o pół roku. Znak. Więc sobie pomyślałam, okej, to chyba jest ten czas i od momentu podjęcia tej decyzji do dzisiaj nie było nawet momentu pojedynczego, gdzie bym zwątpiła w słuszność tej decyzji, więcej nawet... No, tak się ogromnie z niej cieszę, bardzo, bardzo dużo radości mi to przynosi. Nie spodziewałam się, że aż tyle będzie mi dawało fanu. Bycie tutaj, uczenie się tańców, no też wspaniale nas dobrano z Michałem i myślę, że to jest 90% sukcesu tego, znaczy 90% odpowiedzialne za tę moją radość, którą mam tutaj przy tym programie. Nie, no naprawdę bardzo się cieszę, ale tak, trzeba było mnie długo namawiać. Masz listę rzeczy, które chcesz zrobić przed 30? W sensie jest ona dłuższa niż wystąpienie w Tańcu z Gwiazdami? Bardzo bym chciała się od siebie odwalić, to na pewno tak przed 30 chciałabym
dać sobie spokój i nie piłować siebie tak, jak to robiłam przez większość czasu mojej tej wczesnej dorosłości. Jestem wobec siebie bardzo surowa i mam wrażenie, że ten program mi też bardzo w tym pomaga, żeby właśnie zwiększyć ten dystans do siebie, tylko nie w takim względzie, że nie umiem się z siebie śmiać, czy nie mam dystansu do swoich porażek, bo to absolutnie mam, tylko byłam zawsze bardzo dużą perfekcjonistką i oczekiwałam od siebie bardzo dużo, a w tym programie no, nie ma takiej możliwości, żeby co tydzień dawać z siebie 150%. Jasne, każdego dnia inaczej wygląda dla ciebie to 100%. I jakby teraz mam już na to znacznie większą tolerancję. No więc tak, bardziej tak z luzem podchodzi do życia i na pewno program mi w tym pomaga. A czy mogłabyś powiedzieć, że to jest trochę tak, że ludzie mówili ci wielokrotnie, że jesteś utalentowana, mądra, piękna, a ty po prostu toczyłaś wyścig sama ze sobą? Trochę tak, chociaż wcale aż tak dużo, no poza moimi rodzicami, którzy bardzo i całą moją rodziną, którzy zawsze mnie bardzo karmili wiarą w siebie, to w zawodzie aktorskim, w ogóle na tej drodze zawodowej nie spotyka się aż tak dużo osób, które są chore, żeby wiesz, dmuchać w te skrzydła. Były takie osoby, takie figury, którym bardzo dużo zawdzięczam, które otwierały mnie i nawet widząc jakieś moje nieumiejętności lub rzeczy do poprawy, skupiały się na tym, co fajne i dzięki temu poprawiałam te, które były gorsze. Ale aż tak często nie słyszałam, wiesz, że jestem utalentowana więcej. Wczoraj do mnie napisał, ty nawet o tym nie powiedziałam ci, profesor z Akademii Teatralnej. I napisał: Vanessa, gratulacje, oglądam twoje występy, czyli jednak nie Biedronka. A wzięło się to z tego, że ja na pierwszym roku słyszałam od jednej z pań profesorek, że powinnam, że absolutnie się do szkoły teatralnej nie nadaje do tego zawodu, że powinnam pracować w Biedronce. Jakby to było cokolwiek złego. Wiadomo, że nie jest. Ale w jej mniemaniu tak było. No i to było dla mnie takie ciekawe w sumie, że pan profesor do mnie pisze i się do tej sytuacji odnosi. Nawet jak byłam dzieckiem i występowałam w teatrze, pamiętam, że była taka sytuacja, że graliśmy dwa spektakle z rzędu i po pierwszym reżyserka mnie zdjęła, powiedziała, że się nie nadajesz. Były takie sytuacje w moim życiu, być może dlatego jestem surowa wobec siebie i zawsze wymagam od siebie więcej i więcej. Ale tak, na pewno największym wrogiem moim jestem ja sama i ten mój perfekcjonizm to na 100%. No jest tak, że pewne rzeczy zostają w nas z przeszłości i potem trzeba nad tym pracować. Ty, Michał, jak poznałeś Vanessę, to faktycznie zauważyłeś te cechy, o których teraz o sobie powiedziała, że trzeba ją w jakiś sposób otworzyć, że musiałeś znaleźć jakieś takie sposoby, by popukać w tę skorupkę, żeby ona pękła? Vanessa mi sama powiedziała na samym starcie, więc nie musiałem się niczego... Cześć, jestem Vanessa i chcę się od siebie odwalić? No, nie do końca to. Ale prawie coś takiego było w pierwszych kilku zdaniach, było, że słuchaj, no ja jestem perfekcjonistką, więc tutaj cię uczulam, że mogę po prostu siebie biczować gdzieś tam na treningach, a ja no to powiedziałem, słuchaj, ze mną to będziesz miała pełen luz. No i tak pracujemy. Znaczy myślę, że... formuła programu i brak czasu, jaki mamy, powoduje to, że no, nie damy rady zrobić wszystkiego perfekcyjnie i to przez te wszystkie odcinki po prostu nam pokazywało, że musimy zrobić na tyle, na ile jesteśmy w stanie zrobić w tym danym momencie. No wiadomo, gdybyśmy mieli miesiąc na, nie wiem, tego jive'a, no to byłoby cudownie i byśmy po miesiącu zatańczyli go naprawdę fajnie, technicznie, cudownie. Tak teraz walnąłem jive, bo mi pierwsze co mi przyszło do głowy, ale... No mamy teraz to już w ogóle 4 dni na 2 choreografie, a jak nam się uda do finału, to na 3 choreografie, tak? Więc no jest to presja czasu, która powoduje to, że nie za bardzo. Czy trzeba się od siebie odwalić? Trzeba się od siebie odwalić. Tyle. Mimo tego, co powiedziałeś, tych 40 wiele na wasze konto wpadło, widzowie też są zachwyceni. Powiedzcie mi jeszcze proszę, czy w ogóle jakieś kontuzje was dotykają, bo mam wrażenie, że w tym sezonie jakoś tego mniej, wy też chyba za dużo o tym nie mówiliście. No kontuzje... Znaczy, dotykają nas, tylko o tym nie mówimy, bo troszeczkę to jest taki temat, że wszyscy mają kontuzje w tym programie. No bo słuchajcie, tak naprawdę dla osób, które nie miały do czynienia z tak intensywnymi treningami, które trwają bez przerwy od 3 miesięcy. Tak, i tutaj tak, każda gwiazda jakby fizycznie nie ma takiego doświadczenia, nieważne czy jest się aktorem, wokalistą, czy nawet sportowcem, bo też jakby no to jest zupełnie inny wysiłek i wy odkrywacie inne partie, tak, w ogóle mięśniowe. Więc te kontuzje się pojawiają tak naprawdę co tydzień nowe, a to boli mnie biodro, a to boli mnie kolano, a to mam siniaki. Siniaki takie, że po prostu nie da się ruszać, tak. Ja miałam... No,
no, mam zdjęcia porobione, tylko tam nie udostępnialiśmy, ani nie mówiliśmy o tym, po prostu gdzie mam fioletowe ramiona na próbach, musiałam tańczyć obandażowana, żeby mieć jakąkolwiek amortyzację, bo po prostu rozlewał mi się ten krwiak coraz bardziej, aż miałam naprawdę połowę pleców fioletową, czy nogi całe posiniaczone po zeszłym odcinku. No, były osoby, które miały w naszej edycji pęknięte żebra i o tym nie mówiły, więc te kontuzje każdego w mniejszym lub większym stopniu dotykają. Tak, jeszcze dodam, że one się też pojawiały znienacka, o czym tak naprawdę też nikt z nas nie mówi. Była sytuacja, jak mieliśmy odcinek, gdzie powtarzaliśmy, nie, gdzie mieliśmy dogrywkę w rock'n'rollu, że były po dwie pary w rock'n'rollu i na próbie generalnej, która się swoją drogą też przedłużyła i mieliśmy, żeby przyszykować się do live'a niecałe dwie godziny, make-up, włosy, fryzura, nagrać też content i tak dalej. A podczas próby, pod koniec tego rock'n'rolla coś mi strzyknęło w szyi i schodzę z tego rock'n'rolla, mówię, nie mogę nawet skręcić głowy w lewo. A wiem, że do live'a zostały dwie godziny, a ja mam do zatańczenia rock'n'rolla i nie pamiętam, co tańczyliśmy. I od razu jest bieg rumba na górę do fizjo, rumbę chyba, tak, bo to był rockowy, tak, to była rumba. I też pół godziny masażu i dopiero ta szyja mi się zaczęła odblokowywać. Ja mówię, jak ja sobie poradzę na live, ja za dwie godziny, jak ja nie mogę w ogóle skręcić głową. To są takie rzeczy, które się dzieją na porządku dziennym po prostu. Macie na szczęście profesjonalną opiekę, o czym też nie wszyscy wiedzą, czy myślą oglądając program, bo my jako widzowie tylko zbieramy pełną zabawę. Właśnie mnie nie poznał mój iPhone, więc sobie poradziłem kodem, bo chcę przejść na koniec do komentarzy internautów. Bardzo lubię też przy Tańcu z Gwiazdami to, jak zaangażowani są nasi internauci, jak komentują wiele rzeczy. I bardzo was poproszę o komentarz do kilku, które sobie dzisiaj rano wybrałem. Mamy komentarz na przykład taki. Miło ze strony sama Smyfa, że zatańczył za Vanessa. To jest na porządku dziennym również. Codziennie się mnie ktoś pyta. Ktoś Michała pyta. Tak. Michał, czy ktoś ci kiedyś mówił? Tak, a ja tak. Ktoś mi dzisiaj mówił. Tak, dokładnie. Tak. No super się tańczy ze samym Smyfem. Ciekawe, że musiał się nauczyć języka polskiego do tego programu, ale radzi sobie świetnie. Tak, musiał w ogóle umie tańczyć. Śpiewać na pewno. Śpiewać na pewno. Dobrze, teraz mamy przy walcu angielskim był taki komentarz. Dlaczego ludzie od kostiumów tak nie lubią Vanessy? I dopisek, że sukienka od samby też była koszmarkiem. Ja na przykład wręcz przeciwnie odbieram nasze kostiumy. One są bardzo w naszej estetyce. Często może ludziom się tak wydaje, bo nie są krzykliwe bardzo, ale to też dlatego, że my bardziej chcemy w taką estetykę iść w taką prostszą estetykę. Też z czasem ja się przekonywałam do tego, że warto, jak jest więcej tych cekinów, jak jednak widać nas na tym parkiecie, coraz bardziej się ośmielam i coraz odważniejsze kolorystycznie i wyraziste są te nasze kreacje, ale absolutnie Departament Kostiumów robi tak ogromną pracę. To jest tak wielki wysiłek wymyślić tyle kostiumów, uszyć, wykamieniować, żeby to było funkcjonalne. Tak. To jest tak trudne. Absolutnie pozdrawiamy Departament Kostiumów i dziękujemy im, bo też nas bardzo wspierają, zawsze też po prostu dobrą energią. Ta prostota jest chyba też widoczna. Prostota to może takie niefajne słowo. Chodzi mi o taką szlachetność. Jest widoczna w waszych choreografiach i ktoś to zauważył, że kocham ich tańce ze względu na szlachetność właśnie, a nie piruety i fikołki. Macie wrażenie, że Tańc z Gwiazdami trochę idzie w taką stronę showdance'u? Generalnie Taniec z Gwiazdami jest to show. No jest to program rozrywkowy. Tak, też gdybyśmy od pierwszej do ostatniej sekundy tańczyli typowy taniec turniejowy, to byłoby to bardzo nudne dla widza, więc zawsze trzeba dać pomysł. Jakąś historię. Tak, to jest wstęp, rozwinięcie, zakończenie, zawsze ta choreografia tak się układa. Ja nie jestem jakoś super zwolennikiem wkładania nie wiadomo ilu liftów, podnoszeń, trików i tak dalej. Uważam, że to jest super dodatek i najfajniej jak one albo wywiązują się właśnie z pomysłu, albo z pomysłu w ogóle choreografii, że to ma sens, ale żeby wkładać tego też nie wiadomo ile, to myślę, że to jest duże obciążenie dla naszej dwójki, też fizyczne, a no ja kocham taniec i myślę, że koniec końców widz też docenia ten taniec. My tak po prostu sobie postanowiliśmy na początku, że stawiamy na to, żeby oczywiście opowiadać historię za każdym razem, która będzie aktorska, no bo to jest warsztat, który ja mam w ręku i którym możemy się podpierać, ale też żeby to było taneczne, żeby kombinować tym tańcem, jak opowiadać te różne opowiadania, tak. Ale jestem półsłowaczką i zawsze się tym wymówię. Słuchaj, 15 minut rozmowy to i tak, dopiero pierwszy raz. No to opowiadamy różne opowiadania, tak. Ale ci, którzy wam kibicują, faktycznie to doceniają, co potwierdza właśnie ten komentarz. Tu mamy jeszcze Anna73 London, komentarz. Vanessa, bardzo niski self-concept, czyli takie postrzeganie siebie. Musisz wyjść ze swoich przekonań i uwierzyć, że jesteś najlepsza. Ma rację?
Odpisałam na ten komentarz nawet, że bardzo dziękuję, że we mnie wierzy, ale to się zmienia na lepsze, również dzięki temu programowi. Ja może bym nie powiedziała, wiecie, też te rozmowy, z których jest tworzony ten materiał przed odcinkiem, one trwają, załóżmy, kilka godzin nagranie materiału, a jest tego zmontowane półtorej materiału. Ja na przykład uważam, że mi pewności siebie nie brakuje, bo w zawodzie, który uprawiam, muszę mieć tę pewność siebie i wiarę w swoje możliwości, więc ja absolutnie wierzę w swoje zasoby, ale są rzeczy, które mi to utrudniają, moja, nie wiem, mój perfekcjonizm, lękowość, nie wiem, właśnie to, że jestem wobec siebie surowa, ale tak, zgadzam się, że są pewne aspekty we mnie, nad którymi warto by było popracować i jednym z nich jest to, że żebym bardziej się potrafiła utulić i poklepać czasem po ramieniu, to na pewno. A taniec w tym pomaga, tak już jak o tym pogadaliśmy. Na koniec, Vanessa to diament tej edycji. Nie przypominam sobie, by kiedykolwiek w programie była gwiazda tak plastyczna w ciele i mimice twarzy. Fantastyczna. Bardzo dziękuję, szczególnie za pochwalenie moich min, bo ja tak widziałam też komentarz, jak ktoś się z tego śmiał i szczerze, ja też czasem się śmieję ze swoich min, nie kontroluję ich. No nie umiem kontrolować. Wchodzę w te, jest coś strasznego, to przeżywam, jest całe emocje. Ktoś też napisał, jakaś pani z zagranicy o naszej rumbie, że bardzo fajny taniec, po angielsku napisała, tłumaczę, ale że wygląda jakby była w bólu. Ja mówię, To dobrze, że to była historia o toksycznej miłości, to dobrze, że to czujesz. No, ja się tym podpieram, no bo to jest moje życie zawodowe, ale też prywatne. Ja kocham aktorstwo, to jest moja największa pasja i chciałabym przekazywać te emocje, które mi towarzyszą w tańcu, widzom, żeby oni też mogli się utożsamić może z tym, co opowiadamy, w opowiadaniach tanecznych. Ale bardzo mi miło, że tak ludzie mnie odbierają. Zobaczymy, co będzie dalej, ale naprawdę to, że tyle osób nas wspiera, jest dużym dla mnie zaskoczeniem. A wy sobie podśpiewujecie, nucicie podczas wykonywania choreografii, czy nie? Bo to też jest zawsze jeden obóz mówi, no tam niech sobie mają fajny czas, a inni mówią, jak śmieję jeszcze śpiewać nieprofesjonalne. Michaś? Sam Smith, proszę. Sam Smith. Myślę, że Sam Smith ma tutaj naprawdę duże pole do popisu. Michał zawsze śpiewa, zawsze zmienia tekst i zawsze dodaje jedno słowo i jest nim... Everyday. Jakąkolwiek piosenkę nie śpiewamy, nawet jeżeli jest Polska, to będzie tam Everyday. To też się znajdzie Everyday. I, tak. są nowe wersje tekstów, nowe wersje muzyczne. Naprawdę. W też ostatnio było śpiewane o Zapiecku, można spojrzeć na Instagramie, kto jeszcze nie widział. Także tak. Idzie przez Stare Miasto. To jest moja codzienność z Michałem i dlatego go tak bardzo kocham. Trzy plusy, żadnego minusa. Kibicujcie tej parze. Dzięki bardzo. Dziękujemy. Dzięki ogromne.